Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Jest to ostatnie spotkanie w tym roku, ale przygotowałem dla ciebie przekrój informacji, który również w dniu dzisiejszym się ukazywał i to nawet dosyć ciekawe. Istotne newsy, jak również masz jakieś coś ciekawego, co umknęło mojej uwadze, to możesz nam podrzucić w komentarzu. Zerkniemy na niektóre walory, które są cały czas notowane, bo wiemy, że większość rynków jest zamknięte, ale na przykład Stany chodzą, czy też waluty, tak więc zerkniemy sobie na szybko, jak to wygląda, bo dzisiaj również dynamika tego, co się działo na walutach do złotówki jest również dosyć duża i tradycyjnie, jak to w czwartek, podsumujemy to, co się dzieje na rynku krypto, bo tam, co się dzieje, to po prostu głowa mała, jak wszyscy ci, którzy są ze mną dłuższego czasu, pamiętają moje wypowiedzi odnośnie ryzyka i przeznaczenia magicznego 1% kapitału zaledwie, żeby zdywersyfikować swój portfel. No to teraz kilkaset procent do przodu, w zależności od krypto, w jaki wrzuciło się ten 1%. I ten temat też będę rozbudowywał już za tydzień w kolejnym naszym czwartkowym spotkaniu, czyli dosyć ciekawa tematyka. Zobaczymy scenariusze również aktualne na Bitcoinie czy też Ethereum, jak to w tym momencie wygląda i gdzie zmierza. Tak więc, jeżeli ta tematyka Cię interesuje i zostajesz ze mną, to pamiętaj o formie podziękowania za czas i materiał, jaki specjalnie dla Ciebie tworzę. Wrzuć łapę w górę i komentarz. A dla wszystkich nowych widzów, których tematyka zainteresuje, zapraszam do subskrypcji dzwoneczka, by pozostać ze mną na dłużej. Ja już przechodzę do przekazania Ci skrótu informacji prosto z bankiera. Popatrzmy. Chińska firma chce produkować szczepionki Pfizer-BioNTech i to jest ciekawy news. Szanghajska grupa farmaceutyczna i niemiecki koncern BioNTech zamierzają wspólnie produkować w Chinach szczepionki przeciwko szkodnikowi. Opracowane przez firmę z Niemiec i amerykański koncern Pfizer. Jak widzimy, planują wybudować w Chinach zakłady zdolne do wytwarzania 200 milionów dawek szczepionki BioNTech rocznie. Będzie w nim jedna linia produkcyjna koncentratu szczepionki i dwie linie wytwarzające gotowy produkt, czyli ciekawy news. Lecimy sobie dalej. Popatrzmy, Merkel, to był najtrudniejszy rok mojego 15-letniego przywództwa. Ze względu na pandemię, 2020 rok był najtrudniejszym rokiem mojego 15-letniego przywództwa. Podkreślam, kanclerz Angela Merkel w swym ostatnim telewizyjnym orędziu noworocznym, którego treść przekazała w czwartek jeszcze przed emisją służba prasowa niemieckiego rządu. I jak widzimy, szefowa niemieckiego rządu ostrzega, że ten historyczny kryzys związany ze szkodnikiem może potrwać do 2021 roku, mimo ogromnej nadziei, jaką daje szczepionka. To trudny czas dla naszego kraju i to długo potrwa, podkreśla niemiecka kanclerz, dla której jest to najpewniej ostatnie orędzie noworoczne jako szefowej rządu. Merkel, która w tym roku kończy swoją czwartą kadencję, nie będzie się już ubiegać o to stanowisko po jesiennych wyborach do Bundestagu. Za rok może jeszcze sprawować urząd, jeśli opóźni się proces stworzenia nowego rządu, czyli widzimy, że Angela może już odejść na zasłużoną emeryturę i zobaczymy, jak DAX będzie budził się do życia właśnie na pierwszych sesjach w styczniu. I lecimy sobie dalej z kolejną informacją. USA zapowiadają zwiększenie ceł na produkty z Unii Europejskiej. Biuro Przedstawiciela Handlowego USA zapowiedziało w środę podwyższenie ceł na niektóre produkty pochodzące z Unii Europejskiej. Mają objąć m.in. części do samolotów i wina z Francji oraz Niemiec. To kontynuacja sporu handlowego między obiema stronami, a jak widzimy, nowe taryfy są kolejnym krokiem w 16-letnim sporze między USA a Unią Europejską dotyczącym dotacji dla lotnictwa cywilnego z udziałem europejskiego przedsiębiorstwa lotniczego Airbus i jego amerykańskiego rywala Boeinga, zauważyła agencja Reuters. I popatrzmy jeszcze, agencja Bloomberg zwróciła uwagę, że środowe decyzje to kolejny rozdział w polityce wet za wet dotyczący transatlantyckich taryf celnych. Szacuje ich wielkość na łącznie około 11,5 miliarda dolarów. I lecimy sobie dalej. Popatrzmy, GUS. Sytuacja demograficzna Polski jest zła. Sytuacja demograficzna Polski jest zła. Do 2050 roku liczba ludności spadnie o 4,4 miliona osób, podaje GUS w materiale poświęconym sytuacji demograficznej Polski do 2019 roku. I to jest ciekawy oczywiście news. I zerknijmy sobie, jak wyglądają również tutaj kolejne informacje. Od 2010 roku odsetek grupy osób w wieku produkcyjnym obniża się i w 2019 roku osiągnął poziom 60%. To jest 23 miliony, czyli o 244 tysiące mniej niż rok wcześniej. I zobaczymy, jak to będzie postępować i jak sobie Polska będzie również radzić z tą trudną sytuacją. Lecimy dalej. Ryzyko fali bankructw i wzrost bezrobocia do 8-9% już w przyszłym roku. Do tej pory kryzys związany z pandemią szkodnika nie wyrządził wielkiej szkody rynkowi pracy ze względu na pomoc skierowaną do przedsiębiorców pod warunkiem utrzymania miejsc pracy. Kiedy jednak tarcze przestaną działać, pracodawcom może zabraknąć płynności na prowadzenie działalności, co będzie się wiązało ze zwolnieniami. Jeśli jednak za pomocą państwa im pieniędzy z Unii Europejskiej doczekają do wiosny, gdy ruszą prace sezonowe, inwestycje, gospodarka powinna wyjść na prostą, czyli widzimy, że no, dosyć spore zagrożenia. Wszyscy przecież obserwujemy to, co się dzieje. Zobaczymy, czy rzeczywiście ten rok 2021
nie zakończy się jakoś negatywnie pod tym kątem. Trzymajmy kciuki za wszystkie firmy, za wszystkie małe biznesy. Niech przetrwają, niech sobie będą w przyszłym roku świetnie radzić. Niech ten szkodnik odejdzie w zapomnienie, bo tylko tak naprawdę psuje to wszystko, co udało się zbudować przez lata ciężkiej i wytrwałej pracy. Lecimy dalej. Gartner nie ma uzasadnienia dla dalszej obniżki stóp procentowych, czyli mamy kolejną wypowiedź za wypowiedź, bo widzieliśmy wczoraj serię wypowiedzi odnośnie tego, co za chwilkę przytoczę zresztą. Nie ma uzasadnienia dla dalszej obniżki stóp, powiedział w wywiadzie dla Interi członek Rady Polityki Pieniężnej Eugeniusz Gartner. We wtorek wieczorem szef Banku Centralnego Adam Glapiński powiedział, że choć obecny poziom stóp procentowych jest właściwy, to w pierwszym kwartale następnego roku możliwe jest dalsze ich obniżenie i to jest dosyć ciekawa informacja, która chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak może istotnie wpłynąć na to, co będzie się działo na kursie banków, czyli ci wszyscy, którzy się nie ewakuowali z banków w dniu wczorajszym. No to myślę, że ta niepewność będzie dosyć spora już w styczniu. Zobaczymy, jak kursy będą reagować. Zresztą spotykamy się również w sobotę, żeby zobaczyć, jak tam banki, gdzie to zatrzymanie jest i czy to odpadnięcie może być bolesne. Zobaczymy, czas pokaże i lecimy sobie dalej z kolejną informacją. Popatrzmy, kurs euro bardzo wysoki. NBP grasował na rynku. Tegoroczny Sylwester przyniósł wysoką zmienność na rynku walutowym. Polski złoty kończy rok na bardzo słabych poziomach. Zdołowany przez interwencje walutowe Narodowego Banku Polskiego, ludzie ze Świętokrzyskiej byli aktywni na rynku także w Sylwestra i zobaczmy, to jest poziom w okolicach 4,55. Za chwilkę zresztą pokażę Ci, jak to wygląda aktualnie. I jeszcze jedna informacja. NBP osłabia złotego. To początek nowej polityki. Ciekawy artykuł, który redaktor tutaj napisał. Zapraszam Cię, abyś się z nim zapoznał na bankierze i popatrzmy. Wydawałoby się, że polskiej gospodarce nie dzieje się nic, co wskazywałoby na konieczność luzowania polityki pieniężnej. Bezrobocie nie rośnie, gospodarka radzi sobie lepiej niż w innych krajach Europy, a kurs złotego zapewnia eksporterom wysoką konkurencyjność. I jak widzimy, mimo to Narodowy Bank Polski podjął dwie zaskakujące decyzje, interweniował w grudniu na rynku walutowym w celu osłabienia złotego oraz zasygnalizował możliwość obniżki stóp procentowych. Interwencja walutowa nie została oficjalnie ogłoszona, ale o aktywności banków centralnych na rynku informowali obecni na nim gracze. Możliwości obniżki stóp procentowych NBP ogłosił natomiast w obserwatorze finansowym, portalu należącym do banku centralnego. Dlaczego bank dosypuje do pieca, czyli wspiera gospodarkę mimo braku oczywistych przesłanek do takiego działania? Jest kilka możliwości, ale żadna nie wydaje mi się dostatecznym uzasadnieniem. Dlatego sądzę, że aktywność NBP niesie ze sobą więcej zagrożeń niż szans i przytoczę tylko te pierwsze akapity. Pierwsza możliwość jest taka, że bank chce podnieść swój zysk generowany na rezerwach walutowych i w ten sposób zwiększyć wpłatę do budżetu państwa w 2021 roku. I kolejne, drugie możliwe uzasadnienie działań banku to chęć maksymalnego rozgrzania gospodarki w 2021 roku. Jest też trzecie wyjaśnienie zaskakującej aktywności NBP. Możliwe, że obserwujemy początek nowej polityki przemysłowej polegającej na utrzymywaniu słabej waluty. Czyli szczegóły zapraszam również do artykułu. Lecimy sobie dalej, bo to jest informacja, która dzisiaj na pewno nie jeden przecierał oczy, jak ją widział. Idea Bank zostanie przejęta przez Bank Pekao S.A. BFG wszczął przymusową restrukturyzację i to jest naprawdę dosyć istotna i bardzo, bardzo ważna informacja. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Bank S.A. wszczął jego przymusową restrukturyzację. Bank zostanie 3 stycznia 2021 roku przejęty przez Bank Pekao S.A. Głównym akcjonariuszem Idea Banku jest Leszek Czarnecki, czyli widzimy, że no, informacja jest naprawdę to jest hit chyba dzisiejszego dnia. No tutaj możesz sobie oczywiście doczytać, co z klientami Idea Banku. Trzy przesłanki. BFG wszczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zobowiązuje fundusz do podjęcia takiego działania. Po pierwsze, Idea Bank był zagrożony upadłością. Po drugie, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku pozwolą na właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Po trzecie, wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych, pisze BFG w komunikacie. I zanim przejdę dalej, zerknijmy sobie na to, co się dzieje na rynku światowym, bo widzimy, że ropa w tym momencie cały czas w zatrzymaniu, tutaj pracuje nam w tym rężu, $51,22 za baryłkę. DAX-ik dzisiaj, no wiadomo, wypoczywa, czyli nic tutaj się ciekawego nie dzieje, bo nie mamy notowań. Jeżeli chodzi o S&P 500, w dniu dzisiejszym 3722 punkty w zatrzymaniu. Myślę, że Stany raczej na spokojnie sobie zakończą ten rok i tak już nowe historyczne szczyty są zapalone, czyli zrobili, co do nich należało. Nasdaq również w spokojnie, 12841 punktów.
w zatrzymaniu. Jeżeli chodzi o metale, no to widzimy, że srebro dzisiaj wycofuje, korekta 26 i prawie pół dolara za uncję. Złoto dzisiaj jak na razie ciśnie do góry, 1897 dolarów za uncję. Zobaczymy, czy przebiją 1900 i tak zakończą rok. Jeżeli chodzi o waluty do złotówki, no to widzimy ten taniec, potężny taniec. No kto był aktywny na tym rynku walutowym i zmierzył się z tym lewarem, no to albo zarobił krocie, albo stracił krocie. 4,21 i mamy dosyć ostry taniec na kursie franka. Jeżeli chodzi o euro, podobnie. Mieliśmy wybicie nawet do poziomu, jak widzimy tutaj, 4,54. Teraz mamy wycofanie, też potężne zejście, które rozgrywa takie rynki. To doskonale zdaję sobie sprawę, że takie świece o takiej rozpiętości po prostu pustoszą portfele albo je budują. Jak widzimy, 4,55 w tym momencie. Jeżeli chodzi o funta, to również mieliśmy bardzo silne wybicie, bardzo blisko tych szczytów z poprzedniego okresu czasu, 5,06. I jeżeli chodzi o dolara, również się on dzisiaj umacnia, chociaż już mamy dosyć ostre wycofanie, 3,71, jeżeli chodzi o to, co się w tym momencie dzieje. I z racji tego, że to nie mamy rynków kapitałowych, giełda u nas dzisiaj zamknięta, to od razu już przechodzę do krypto i temu poświęcam drugą część materiału, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze zerknijmy, jak tam nasze głosowania na karcie społeczność, bo tutaj Cię zawsze zapraszam, abyś oddał swój głos i widzimy, że jaki przegląd zobaczymy w niedzielę zamiast spółek gamingowych, bo przypominam, w banki tradycyjnie 18-15 wlecą 5 banków plus indeks w najbliższą sobotę, a OZE z dużym prawdopodobieństwem zobaczymy właśnie zamiast spółek gamingowych. Tam Cię zapraszam. Przypominam, że przeglądy sektorowe tutaj są dostępne. Możesz sobie tutaj wejść i do nas również dołączyć, bo wiadomo, że będziemy oglądać wszystkie banki, 16 walorów. Będziemy oglądać pewnie większą ilość spółek z branży OZE niż na YouTubie, bo na YouTubie zawsze się pokazuje 5, czyli tam Cię zapraszam, abyś mógł zobaczyć więcej. I jeszcze zerknijmy na kolejne głosowanie. Jaki horyzont czasu trzyma średnio akcję w swoim portfelu? To jest bardzo ciekawe głosowanie. Cieszę się, że cieszy się taką aktywnością, bo pokazuje nam, jakie są nastroje, jeżeli chodzi o długość i czas przetrzymywania właśnie tych aktywów w swoim portfelu. Aż 29% jest na kilka lat, do 3 miesięcy 25%. Czym kierujesz się, dokonując zakupu akcji na giełdzie? No, szklana kula ostro polerowana w tym roku była. Zobaczymy, czy również będzie się cieszyć taką dużą popularnością w przyszłym roku. 36%, analiza fundamentalna 34%, czy shorty możliwe na jednym i na drugim rynku, bo tu ogólnie już nie mogę edytować tego pytania, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Możliwości, które dzięki któremu nie straszna nam Bessa, czy też zwała na rynku, czy hossa, bo możemy go rozgrywać w obu kierunkach i właśnie taką możliwość daje możliwość technicznego shortowania. Czy będziemy z niej korzystać? No to każdy indywidualnie już podejmie taką decyzję, no ale teraz wiemy, że technicznie mamy bardzo ograniczone możliwości tego typu działań. I przechodzimy teraz do rynku krypto i zacznijmy od tych informacji, bo kłopoty Ripple, XRP, Enron wśród kryptowalut. Popatrzmy, kolejna giełda kryptowalut informują o zawieszeniu notowań XRP lub zamiarze usunięcia tokena ze swoich platform. To wynik pozwu złożonego amerykańskiego regulatora rynku kapitałowego SEC. Urząd zarzuca firmie Ripple emitującej XRP naruszenie przepisów o emisji papierów wartościowych i to gigantyczne oberwanie za chwilkę również zobaczymy. I na deserek zostaje nam oczywiście Bitcoin na historycznym szczycie. Bitcoin bije kolejny rekord i kosztuje już ponad 29 tysięcy dolarów, czyli niemal 110 tysięcy złotych. W tym roku cena Bitcoina wzrosła już niemal czterokrotnie. Czy w Sylwestra przebije psychologiczną barierę 30 tysięcy dolarów? To czas pokaże. Za chwilę się pochylimy nad tymi scenariuszami, a ja przypominam raz o tym dywersyfikacji portfela, o tym magicznym 1%, zaraz pokażemy na wykresie, kiedy jeszcze o tym rozmawialiśmy, tak więc ci wszyscy, którzy pamiętają to i skorzystali, no to myślę, że są na pewno dosyć mocno zadowoleni. Tutaj przypominam, jeżeli potrzebujesz do złotówki i zastanawiasz się, gdzie możesz rozpocząć swoją przygodę, to jest BitBay, to jest giełda, z której korzystam i również Binance, to jest najważniejsza i najlepsza dla mnie giełda na świecie, głównie krypto, która pozwala Ci zmierzyć się z tym rynkiem i korzystać z jego możliwości. I lecimy sobie z tym, co, żeby podsumować to nasze wyczyny w ostatnim tygodniu, co się działo na rynku krypto. Popatrzmy, co się wydarzyło w ciągu ostatniej doby na Bitcoinie. 28 254 dolary za sztukę, Ethereum 729 dolarów za sztukę i wiemy jeszcze, że Ethereum to daleka droga, jeszcze drugie tyle musi urosnąć, aby przebić historyczne szczyty. Delikatne dosłownie korekty. Polkadot dzisiaj również ciśnie do góry 9%, jak widzimy, i zerknijmy sobie na największe zmiany w ciągu ostatniej doby. 14% Theta urosła, Polkadot 9, czy 4,25 Mitecef Coin. W
drugiej strony odwrót, tutaj najwięcej Horizon traci 4,79, Veteran 4,14 czy Stellar 6,49 to są te największe spadki w topowej setce, pamiętajmy. To jest topowa setka najlepszych, najbardziej czołowych projektów na świecie i zanim przejdziemy do kolejnych scenariuszy, jakie są możliwe na Bitcoinie czy Ethereum, to zapraszam Cię na podsumowanie tego tygodnia, który już za nami. Zobaczmy tą rozpiętość, te horyzonty cenowe, zobaczmy jakie możliwości na tym rynku drzemią i będą cały czas. Będą się rozwijać, rynek będzie kwit i na pewno również będziemy za tydzień o tym rozmawiać. Już zapowiadam, nasze spotkanie dosyć ciekawe. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w ciągu ostatnich 7 tygodni, 7 dni, oczywiście, czyli ostatniego tygodnia, widzimy, że Bitcoin aż o 20, prawie 2% podrożał, Ethereum o 23%, 23% przeceniło się XRP, 57% aż urosła Polkadot, czyli widzimy konkretny wystrzał i zerknijmy sobie na tych właśnie rekordzistów w topowej setce, to są najlepsze, najmocniejsze projekty na świecie, pamiętaj. Celsius 75% w ciągu 7 dni, to jest kosmiczne wzrost, HEX 71%, Theta 66%, DeFi Chain 66%, Polkadot 57%, 56% Theta, Champion 51% i takie możliwości na tym rynku są. Oczywiście coś za coś, bo pamiętaj, że ryzyko jest tu olbrzymie, no oczywiście na topowej setce na pewno troszkę inne niż na dalszych projektach, które za chwilę Ci pokażę, ale pamiętaj, że nic nie ma, nie ma nic za darmo, to ryzyko niestety trzeba podejmować, jeżeli chce się czegoś więcej niż jedna setna procenta na lokacie czy też na koncie, no to niestety trzeba się mierzyć właśnie z tym ryzykiem, że nie tylko można na rynku zarobić, ale również można stracić i to można stracić również wszystko. Tak więc pamiętaj, inwestujemy zawsze kapitał, który można na ten cel poświęcić, żeby potem nie było rozczarowań. Jeżeli chodzi o największe zejścia, to XRP straciło w ciągu 7 dni 23%, 20% NEM, Stellar 18%, 18% CoFound i to są te największe zejścia. I zerknijmy sobie na horyzont miesięczny, czyli mamy 30 dni, bo tutaj mamy największy pokaz siły w ciągu na tych najlepszych projektach. DeFi Chain widzimy prawie 300% w ciągu miesiąca. Potem mamy Champion 287, Theta 233, 179 kolejna, Zilliqa 169, 166 Elrond, Swissborg 155 i jeszcze powyżej stówki mamy Hexa, Celsjusza i Bitcoin Vault i to są te największe wzrosty, czyli widzimy bardzo konkretne wartości i największe korekty to XRP straciło w ciągu miesiąca 65% swojej wartości, Vitae 37%, OMG Network 35%, Stellar 32% czy 30%, Ocean Protocol. To są te największe zejścia, które miały miejsce na rynku krypto i zerknijmy sobie, jak to wygląda na wszystkich projektach. Wiemy, że wylistowanych w tym momencie projektów jest prawie 2450. Wiemy, że to nie są wszystkie oczywiście, bo jest ich dużo, dużo więcej, no ale dzięki temu mamy tutaj pogląd na to, co się dzieje i w ciągu 7 dni rekordziści pod względem spadków, to popatrz, to jest ekstremalne ryzyko, które trzeba oczywiście uwzględnić, jeżeli się gdzieś człowiek porusza po takich odległych, niszowych projektach, które raz ciężko znaleźć, też są rozgrywane na giełdach z niską płynnością, tak więc to ryzyko jest naprawdę ekstremalne i trzeba je uwzględnić w swoim podejściu, jeżeli takie odległe projekty Cię oczywiście interesują i masz naprawdę bardzo dużo czasu, żeby w ogóle gdzieś rozgrywać tego typu niszowe projekty, a z drugiej strony nagroda za to, że się rozgrywa właśnie takie projekty jest dosyć konkretna, no bo popatrz, w ciągu 7 dni i te cyfry pokazują wszystko i obrazują nam wszystko, 1 804 000 150% w ciągu 7 dni, 215 000% w ciągu 7 dni, kolejny projekt Tor Cash, potem mamy kolejny Gomix 26 000% w ciągu 7 dni, 11 000, 11 000, 3200, no i to jest potęga tych niszowych projektów, ale rozegrać to, no ja osobiście nie znam nikogo, komu by się udało załapać na takie wzrosty, bo wrzuć tam choćby dolara i pomnóż sobie przez te procenty, no to wychodzą Ci konkretne kwoty, no ale żeby znaleźć, wyszukać coś takiego i żeby uczestniczyć i jeszcze móc to potem wypłacić, no to już jest zupełnie inna bajka, dlatego jeżeli jesteś tym śmiałkiem, który coś takiego udało mu się zrobić, to oczywiście pochwal się w komentarzu, ale takie są możliwości na tym rynku krypto, jak widzimy, nieograniczone, ale ryzyko jest ekstremalne po prostu, tak jak widzimy w ciągu ostatnich 30 dni mamy totalną wyprzedaż, totalne zejścia, praktycznie całkowitą stratę, którą się ponosi, rozgrywając tego typu rynek, to są niejednokrotnie projekty typowo tworzone pod jakieś pompki dziwne, które możesz zaobserwować, potem obserwuje Ci ich wykresy i widzimy, że największy wzrost w ciągu 30 dni, jak już sobie patrzymy, no to wspomniany wcześniej Tor Cash, 186 000%, 185 000, kolejny projekt, 14 000 projekt, kolejny 12 000 projekt, kolejny i 4900, kolejny, to jest ten top, który zawsze Ci pokazuje, abyś był po prostu świadomy możliwości i zagrożeń, jakie są na tym rynku, dlatego no, warto przede wszystkim przygotować sobie narzędzia, a potem już na spokojnie to wszystko rozgrywać. I zerknijmy sobie teraz
teraz na spokojnie, jakie scenariusze są możliwe, bo jak pamiętasz nasze spotkania czwartkowe, ja zawsze tam określam te scenariusze i popatrzmy na tą rakietę pionową. Ja przypominam, mówiliśmy o tych jednym proceciku kapitału, to są te poziomy, potem przez cały czas, bo ta struktura się nie zmieniała. Jeszcze wrzucałem jakieś screeny, wrzucałem jakieś poziomy, które pierwsze jeszcze wydawały się odległe, ale zostały wypełnione. Struktura nie została załamana. Widzieliśmy przepiękne wyjście, tak więc to był ten czas akumulacji na Bitcoinie. No i przepiękne kilkaset procent wzrostu na królu kryptowalut. A wiemy, że będzie, no, sytuacja cały czas się dynamicznie rozwija. Tam już instytucje wchodzą w grę. Olbrzymie pieniądze, które dostrzegły w końcu Bitcoina, na tym samym mogą wygrzewać pozostałe projekty i alty również mogą na tym również zyskać. Widzimy, że mamy pionowe wzrosty. Wszystkie targety, które wyznaczałem na ostatnim naszym spotkaniu, popatrzmy, to już jest przeszłość. To już jest przeszłość, bo zostały wypełnione na żółto, zaznaczam poziomy targetowe. Pamiętamy, jak mówiłem o tym 1% kapitału, kiedy to wydawało się wręcz abstrakcyjne i nikt w to nie dowierzał. No to był wyznaczony wtedy target 15 tysięcy dolarów, który po prostu teraz już jest totalną historią i widzimy, że jak dla mnie teraz walka będzie toczyć się o typowo psychologiczny poziom, czyli 30 tysięcy dolarów za jedną sztukę, za jednego bitcoina. Oni doszli do poziomu 29 252 dolary na tej platformie, jak widzimy, czyli niewiele im zabrakło, czyli to jest raz w grze. Pamiętajmy, że rynek krypto chodzi 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, czyli jeżeli ktoś nie może żyć bez wykresów, bez aktywności na rynku, bez tej adrenaliny, którą daje rozgrywanie aktywnie rynku, no to rynek krypto jest dla niego wręcz stworzony. I widzimy, że teraz te pionowe wzrosty, oczywiście wskakiwanie na tak wygrzanej rakiecie, no to trzeba mówić sobie wprost, że to są niesamowite ryzyko, które po prostu trzeba podjąć. No i pamiętaj oczywiście, że to, co widzisz i słyszysz, jest moją prywatną opinią, prywatnym zdaniem. Nie sugeruję się tym, tylko na własnej ocenie sytuacji, własnej analizy. Nie jest to żadna porada czy rekomendacja. Ja tutaj się dzielę moim spojrzeniem na rynek, bo jak dla mnie wskakiwanie w tak rozgrzane rakiety, to jest po prostu, no, trzeba mieć stalowe jaja, żeby podejmować takie ryzyko. Momenty przestoju, no to już wiadomo, momenty przestoju, jak tutaj obserwujemy, to są te momenty zatrzymania ewentualnej akumulacji, bo wiemy, że z tych poziomów albo odpadniemy dołem, albo wybijemy górę, tak w tych przypadkach, to takie momenty ewentualnie jeszcze można rozważać pod jakieś wskakiwanie w pozycję, tym bardziej, że można wtedy określić jakiś bliski stop loss, który nie będzie w jakiś sposób istotnie miażdżył naszego portfela. Tak więc ewentualne takie przestoje były wskazane potem przyszłe rozgrywki, bo wskakiwanie na rozgrażanych pionowych rakietach na wykresie tygodniowym, które obserwujemy, jest po prostu bardzo, bardzo ryzykowne i warto to mieć gdzieś w świadomości, że równie dobrze ten ruch może się zakończyć. Pamiętajmy, że w 2017, kiedy mieliśmy ruchy wzrostowe i też pionowe wzrosty, które już są historią na Bitcoinie, no to wtedy mieliśmy ruchy korekcyjne sięgające nawet 30% w tej drodze, w tym procesie, który trwał, żeby doszedł Bitcoin do wtedy historycznych poziomów. Teraz nie mieliśmy tak głębokich przecen. Tutaj, z tego co pamiętam, jak mierzyliśmy, to było gdzieś w granicy około 20-18%. Już nie pamiętam chyba dokładnie, jak to było, ale to był największy ruch korekcyjny, który został wykonany w drodze po kolejne poziomy szczytowe na Bitcoinie. Tak więc tutaj musimy mieć to na uwadze, że teraz te korekty są dosyć płytkie, a rynek czeka i oczekuje właśnie tego, żeby się gdzieś te większe korekty wykonały. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie realne i kiedy zostanie przez rynek zapalone. Czy wyznaczyłem jakiś kolejny target? 32 tysiące i pół, jeżeli oczywiście sekwencja wzrostowa ma być utrzymana i tutaj nie zostanie ona załamana. Czyli dopóki mamy tak silne wzrosty, no to naprawdę musiałby być potężny spadek, który w ogóle by zniwelował to, no bo chyba wszyscy jesteśmy zgodni w tym, że po pionowych praktycznie wzrostach ruchy korekcyjne są wręcz wskazane. Tak więc nawet nie ma co mówić o jakichś negatywnych scenariuszach, po prostu te korekty powinny być wykonane na rynku i absolutnie, dopóki nie byłyby w jakimś masakrytycznie głębokie, to nie możemy ich traktować jako coś bardzo negatywnego, wręcz zdrowego dla rynku, bo te korekty są oczywiście potrzebne. Jeżeli ktoś rozgrywa aktywnie rynek, no to wiadomo, że wie, o co chodzi. Jeżeli chodzi o Ethereum, bo to jest kolejny bardzo istotny poziom, zresztą popatrzmy, mamy przepiękny kanał wzrostowy również utrzymany na Ethereum. Ethereum to jest jedna z tych czołowych krypto, która jest jeszcze niedoceniona pod kątem tego, że nie mieliśmy tutaj testu swoich historycznych ATH. One są gdzieś w granicach chyba 1400 dolarów, jak z tego co pamiętam. One gdzieś na tych poziomach się znajdują i widzimy, że mój historyczny target, który wyznaczałem na jednym z naszych poprzednich spotkań, to było 700 dolarów, które zostało raz potwierdzone, odpadnięcie, ruch korekcyjny i strzał rozjeżdżający ten poziom. O czym to świadczy? Świadczy to o dużej sile, tak więc już nie będę pokazywał tak bliskiego targetu. Dla mnie celem docelowym teraz dla Ethereum jest 850 dolarów, jeżeli sekwencja ma być utrzymana, jeżeli wzrosty mają być utrzymane. Oczywiście po pionowych wzrostach, jak dla mnie, ruchy korekcyjne są wręcz wskazane negatywnie, dopiero gdybyśmy rozjeżdżali te poziomy. To zdajemy sobie sprawę, że negatywnie dopiero gdybyśmy rozjeżdżali tutaj te strefy, no to one by były dopiero możliwe. To nawet na Bitcoinie chyba tych stref nie ma aż tak blisko, no bo one są aż tu. O, to są, nie, to po prostu
aż jest niewyobrażalne, żeby byli w stanie aż tak mocno stoczyć Bitcoina, tym bardziej, że jaki mocny, jak wielki kapitał musiał się tutaj zaangażować, żeby wyciągnąć Bitcoina właśnie na te szczytowe poziomy, tak więc raczej chyba nikt do tego nie dopuszcza. A Ethereum jest tutaj dużo bliżej, jeżeli chodzi o ewentualne zejścia. Zobaczymy, czy to oczywiście będzie w grze. Oczywiście połówka jak najbardziej wyznaczanych stref zawsze jest w grze, od której będziemy odpadać, korygować, zbierać siły pod ewentualne rozgrywki, czyli Ethereum jako jeden z najważniejszych projektów na świecie jest tym projektem, który jeszcze ma daleką drogę do swoich historycznych szczytów. Jak się przepatrzy pozostałe, no to tam już wygląda sytuacja zupełnie inaczej. Czyli Ethereum na pewno warto gdzieś mieć pod lupą i obserwować, co będzie się na bieżąco działo. No i ciekawostka na koniec nam zostało XRP, bo popatrzmy, jak XRP idealnie, pomimo tego gigantycznego spadku, tego co tutaj wykonali, jak respektowali te strefy, pokazując ich siłę, a wręcz popatrzmy tutaj rozjechanie rakietą na tej fali tych informacji negatywnych ze Stanów, które wypłynęły i tutaj zatrzymanie idealnie w punkt. Na tej strefie jeszcze to jest, kiedy my zaznaczaliśmy tę strefę, ile to miesięcy temu były te strefy, bo jak nie usuwam, jak idealnie zrespektowane. Teraz mamy to wyciągnięcie, jak odpadną teraz z tych poziomów, no tak dla mnie oczywiście, no atakować poniższy poziom, poniższe dno, nawet możemy to zaznaczyć, żeby nie było. Zaznaczmy to. Potem to oczywiście zmienię, bo to nie jest żaden target na żółto, ja na żółto zaznaczam targety. Czyli to jest poziom oczywiście, który może być przetestowany od minimum, jeżeli chodzi o XRP. Jeżeli ten strach na tej krypto by się tutaj cały czas gdzieś szerzył i widzielibyśmy to dynamiczne zejście. Tak więc dla przypomnienia dla wszystkich tych, którzy interesują się rynkiem krypto, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel, którzy chcą dać szansę temu rynkowi i pobawić się bardzo niewielkim kapitałem. Pamiętaj, kapitałem, który totalnie możesz poświęcić na taką zabawę, możesz go wręcz stracić, bo pokazywałem Ci już, jak olbrzymie jest ryzyko. No ale nagroda również potrafi być sowita, zresztą jak na każdym rynku, który jest rozgrywany. Dlatego przypominam, że pod rozgrywkę, jeżeli chodzi o giełdę, no to tutaj masz wszystkie te najważniejsze, z których korzystam. Trzy Binance, Bitbay, to są te dwie główne, które są absolutną podstawą do tego, żeby uczestniczyć w tym, co rynek nam chce pokazać w tym momencie. Ja pozdrawiam cię serdecznie. Daj znać, jak tam rozgrywanie rynku krypto w tym roku. Czy jesteś zadowolony, czy jesteś niezadowolony? No i oczywiście wszystkiego najlepszego w nowym roku 2021 już nadchodzi. Wielkimi krokami, oby portfele puchły w zastraszającym tempie i w zależności od tego, co rozgrywasz, czy rozgrywasz szybkie rynki, czy rozgrywasz rynki akcyjne, czy budujesz spokojne portfele dywidendowe, czy szukasz jakichś dynamicznych, szybkich wystrzałów, czy też budujesz portfele w oparciu o rynek krypto. Życzę Ci samych sukcesów. Niech ten 2021 naprawdę będzie dla wszystkich inwestorów rewelacyjnym, jednym z najlepszych lat swojej obecności na rynku. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia. Hej!